Witajcie z tej strony, SoloPodługa7, witam was już w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Tak, jak możecie właśnie zauważyć, wróciłem po bardzo długiej przerwie, no bo jechałem na wycieczki i wiecie, no bo wy też chyba raczej też jechaliście na takie wycieczki i w ogóle. Tak, właśnie już wróciłem i no wróciłem troszkę wcześniej niż miałem, bo tak naprawdę ja dopiero miałem ten odcinek zrobić w poniedziałek, ale cieszę się, że zrobiłem tak szybko. Zwróćcie uwagę, że mam tutaj kartynkę rozpoczynającą. Więc oglądamy. Tak będzie wyglądała nasza mapa, widzowie. To jest naprawdę piękne i cudo, że ten sezon będzie naprawdę jednym z lepszych. Tutaj trochę mapy widzę usunięto. Możecie zobaczyć w shortcie mniej więcej jak wyglądał taki trailer stworzony przez youtubera Feral. Jakby co, on nie był stworzony przez Fortnite'a. I patrzcie, tu są jaja. Czy tutaj będą jakieś nawiązania do Jurassic World? Co to są za włoski? I tak, tutaj będzie tyle update'ów, że jeszcze będzie jechanie na dinozaura. Piękne, patrzcie. I to ja się ogólnie śmiać nie mogę, bo kaszel mam lekki. Trochę chory jestem, miałem poważną gorączkę. Więc lecisz, byku. Prawda, to wygląda przepięknie. No i ta świątynia, która jest tutaj pokazana, ja jej nie będę pokazał w tym odcinku, tylko będę ją pokazał z jednej części, którą stworzę. Będzie to część, która nazywa się Las, taki tryb stworzę. Już raz mogliście go zobaczyć, który był miesiąc temu i pojawi się druga i trzecia część. Transformerty, nie no, kozackie, naprawdę! Patrzcie, co jest. Będzie tyle update'ów. Jak myślicie, będzie to lepiej sezonu 3? Nie? Obstałem, że tak! O kurde! Uwaga! Czekać! Stoczy! O-o! Szybko, szybko! O, co jest? Czemu to jest snajpa? O kurde! Widzę, to jest główny złoczyńca całego Fortnite'a. Doktor Sloan nazywa się. Cicz. Patrzcie. Wow, co to jest? Piękne! O, jest grona! Nie komentuję. Co jest? To jest taki bumerang! Ej! Nie no, ej, to jest kozacki, ja go muszę mieć w grze. Co się dzieje? On jest zarąbista. O! To jest ta broń! Co nam daje? Jezu, ile ona zdaje. Matko, tam są raptory! Jedziesz! Dobra, nie! Jedzę na raptorach, to będzie bezcenne. Co to jest za skin w ogóle? Patrzcie! Kuś, może zobaczyć kogoś niewidzialnego! Nie no, ten sezon nie będzie piękny. Musicie to przyznać. Ten sezon będzie przepiękny. I mam nadzieję, że raptory już będą na sam początek. Może być tak, że na początku nie będzie. No kurde! Motki nowy. Nowy miał się. Wow, co jest? Te widzowie, karnetu nie mogę kupić. Ale tak. O, co jest? Patrzcie, jak to wygląda. Piękne. To jest ten sam film? Nie, to tak, to jest ten sam. Nie no, widzowie, ten sezon będzie wyglądał przepięknie. Na pewno będzie z niego nie jeden film. Musimy sobie jeszcze przeglądać karnet bojowy. Co się dzieje? Transformer. O, aura nam rozkazuje od dzisiaj. My przejdziemy kanał bojowy. Tutaj wszystko mamy. Dalej. No w ogóle zobaczmy sobie. Ten skinek jest na początku karnetu, nie? No piękne, pikne, pikne. Ja na moim koncie PS-owym już mam tego skinka, nie? No ja mam karnet. To jest widzę jakiś uszynek. Więc będziemy miał jakąś moc. O, Yamato. Pasuje do mojego skinka, szczerze. Okej. Tak on wygląda. Stoi. To jest jego styl. I to jest jedna z lepszych postaci. Ja ją na pewno będę sterował. Tu to jest Yamato. Nie, to jest to, co miał się jak miał. Dobra. Mamy coś takiego. O kurde. Kto to jest? Relik. O!
Już mi się ten podoba. A, czy to jest styl dalej? O, jaka fajna! Już to nie jest styl. Jaki skoko wzięty ty. A to? O, to będzie jeden z moich ulubionych skinów. Na pewno będę chciał go mieć. Mi się podoba. Okej, to jest jeszcze do niego styl. Jaką on ma motkę? Aha. Dobra. O, ej! Ten karnet wygląda przepięknie, naprawdę widzę doktora Strange'a mamy. Transformers! Co potrafię zrobić? Co jest? Nie, no gość będzie przemocarny, naprawdę. Kolejny, drugi odcinek, jeden z najtrudniejszych. Czy chcecie odcinek? W tym filmie grałem 13 godzin w Fortnite, część druga. Prawda, musicie napisać. Tak w ogóle widzowie, tutaj ja muszę wam polecić coś takiego, że w tym roku są mega fajne filmy w kinach, no i właśnie cieszę się, że Fortnite robi na nich coś, bo na przykład niedawno zrobił Spider-Man poprzez Multiversum. Byłem w kinie i to z kozackie. Naprawdę, ale jest z tym jeden wielki minus, nie będę spoilerował, jest dużo zwrotów akcji, nie podoba mi się tutaj, to nie jest spoiler, nie podoba mi się w tym to, że jakby koniec był słaby, bo z tego jeszcze będzie druga część. No i muszę wam powiedzieć jedną mega przyjemną rzecz, mianowicie, że kolejna część będzie już za 9 miesięcy, część druga, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, także powinni chyba dodać Flasha, bo kiedy byłem w kinie, to były reklamy z tak zwanego Flash Zderzenie Światów i tam Transformers coś tam. Widzę, że to Transformers dodali. Nie wiem, czy to jest jeden dobry, czy jeden z głównych wrogów. Możecie mi oczywiście napisać, jeżeli jesteście fanem Transformersów. Ja osobiście nie jestem, nie oglądam, więc możecie tam mi napisać. Ale co no, zaraz szykujemy się do gry, tak? Dobra widzowie, jesteśmy już w GTA i patrzcie na mapę. Cieknąca centrala. W dołce posiadło. Ruiny rumoru. Spróbujmy sobie zrobić jakieś byle jakie zadania. Czemu mamy tylko tydzień na te zadania? Czemu nie zawsze? Dobra. Kurde, ale ile one dają ekspaty. Na początku nie będziemy robić tych zadań, tylko na ludzie sobie zrobimy, ale na pewno robienie zadań będzie z kimś, więc wiemy, że teraz będzie taki trochę maraton odcinków z Fortnite'a. Lecimy. To mamy te podłącze, tak. Możemy sobie też przetestować. Co tu robi bios zimowy? Dobra, czemu tu pada deszcz? To ładnie rozbudowane jest. Łohoho! O, co się dzieje? To jest to samo co szyna, tylko taka... Muszę przyznać, że ładniejsza. Tylko jest jakieś skrzydła. O, ryba termiczna, co ona tu robi? O! Czyli widzę, że widzę niewidzialnych ludzi, tak jakby. To już po mnie. Jak ja w tym gówno widzę. Wow! Tam widzę kogoś oświetlonego mam. Tak, tak, tak. Gdzie jest ta skrzynka? Gdzie jest ta skrzynka? Jest! Jest ona na niebieska, jest podświetlona, widzowie. O, nareszcie. Skoro wiemy, że szybko zginę, to mogę sobie od razu... Co? Pito. Dziękuję. Tu ktoś jest? Dobra. To jest to wybuchające coś? Jak to działa? O! Co jest? Rozwaliłem nas. Ja dosłownie zniszczyłem połowę domu, ty. Dobra, widzę, że mamy jedną z lokacji odkrytych. Ja bym chciał też ogarnąć sobie nowe bronie, nie? Bo czy wy tu dostrzeliście jakąś nową broń? Nie wiem, czy to jest nowa broń? Nie, to jest Devastator z tłumikiem. To już było. Nie, to nie jest sposób Jezusa. O! Kto głupie? I czemu nie ma... I myszka mi nie działa! Myszka mi nie działa! O, dobra, teraz działa.
słaby jestem. Ja tak dawno nie grałem na kopie, nie? Kurde! Ej, no nie wiesz, że myszka mi normalnie nie działa, no. Muszę klikać 3 razy, żeby raz mi, kurde, strzeliło z pistoletu maszynowego, no to jest niemożliwe. Dobra. O, magazynek! Tak, on powraca. Jest. Widzowie, to jest taki OP. To jest taka OP broń, magazynek. Naprawdę. Tego gracza tak nienawidzili wszyscy, że tak gówno jest, mówili. Przynajmniej teraz wpadło w... No niestety złe ręce, ale wpadło. A to co za tablica z nie... Kieł naprawdę. Co to jest? Co to bicie zleceń? Patrzcie, można 3 rzeczy mieć. Szukaj skrzynię, odwiedź lokację, zlikwiduj wielkich graczy. To zlikwiduj wielkich graczy już mieliśmy nieraz. Sprawdźmy sobie to, przeszukaj skrzynię. Przyjęto pracę, zbieractwo. Oj, ty bij sobie bumerang! Patrzcie, mam bumerang. Ten z tego. Ale nie wiem, gdzie jest zebrać te skrzynki. Dobra, nieważne. O kurde. Jezu, to jest przepotężne. To jest przepotężne. Pokaż mi to. Ej, ja muszę to przetestować. Patrzcie to, widzowie. O. Nie pykło. Co tu się stało? Dobra. Nieważne, czekajcie. Dobra. Spróbujmy odbić to od dachu i zobaczymy, co się stanie. O kurde. W ogóle tutaj mamy takie coś, że możemy to niby zdetonować czy coś. Pokaż. O! Tak jakby zdetonowało i tak szybko do mnie wróciło, nie? Zobacz jeszcze raz. Dobra. Jakby wiem, że to szybciej wraca, a teraz? Jezu, myślę, że to już do mnie nie wróci. Okej. Traf! A! Jezu, jak blisko! Burza idzie! Dalej! Proszę, bumerang, nie zawiedź mnie! Już! Proszę, leć! Żarty jakieś? Dobra. Trzeba zaleć kolejne plącze. Nie! Chłop tu jest! A masz! Dostał! Dostał! Dobrze! Ha! Dobrze! Leży! Ale nie wiem, czy ja zaraz będę leżał. Dobra. Nie wiem, czemu jestem, jakim cudem jestem szybszy od pierwszej strefy. Chyba, że drugiej. Nie, pierwszej. To jest niemożliwe, żeby być szybszym od pierwszej strefy. Gość tu jest! Chyba. Tak! Nie, to nie jest gość. Nie, jakie żarty! Dobra. To raczej mi nie pomoże. Lecimy. Tak! Skacz! Jest! Dobrze! Udało mi się wyjść z strefy. Czy ja wróciłem w to samo miejsce? Nie. Przynajmniej. Serio? Dobra, skaczę! Nowa broń! Dobra, bierzemy tą pompę i tą broń. Wiem, że ona jest słabsza, ale wiecie, no musimy tutaj przetestować sobie nowe brońki. A to śmiesznie strzela. O! Przeczytaj notatki. O! W lesie deszczowym? Ciekawe kto? Może pamiętacie, kiedy w poprzednim sezonie było tak, że kiedy wykonywaliście wyzwania, ktoś sabotował tą wyspę, nie wiadomo jeszcze kto, chyba tam, że wiadomo, nie znam się na tych informacjach. Jak tu są rośliny? Nie będę nic mówił. Padaj! Ła! Czemu to po 10 bije? Ktoś jest! Raptora zabił! Daj! Raptora zabił! Co za ty? Zabił cel na ten odcinek? Jak on mógł? Naprawdę, zamiast go dojechać i mnie pokonać, chłop oczywiście go zabił. Lecę do góry! On ma tą broń! Co? Dobra! Okej. Bumerang! Powywaliło, ty. Nie, no nie, ja chłopa wywaliłem poza mapę. Zbagował się. Dobra. Myślę, że już ją usunęli. Co to jest?
O! Czyli patrzcie, a można tankować takie coś na przykład? Ciekawe to jest. Ale nie no, cieszę się, że zrobili tutaj takie coś, bo pomyślcie sobie, że macie wyzwanie na przykład na barzance, zatankuj samochód. Na przykład, o nie, on wrócił, o, on wrócił. Nie możecie sobie tego zatankować, dobra, dobra. Boomerang, baguj się. No teraz nie działa. Jest! Ej, ale to jest OP. Widzowie, korzystajcie szybko z tego boomeranga, póki możecie, zanim oni usuną jakąś zdolność do niego. Bo zawsze trafia. Tego się nie spodziewałem. Ale możemy polecieć na wyspę. Czy tam się coś zmieniło? Nie, chyba nie. Chyba widzę jakieś strzały. Ja bym chciał lecieć taką na wyspę, ale z bumerangiem to raczej się niczego nie boję. Jest, 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 jest! Siema! Nie no, to jest takie OP! Chodź tu! Nie, 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 nie uciekaj, nie uciekaj, gonimy go, widzę. Gonimy go! Chodź tu, bambiczuro! Kto mnie zabija? Dawaj, fajta! Dawaj, o, tutaj tu jest zadanie. Dobra. Nie, 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 ja tego tak nie zostawię. Nie użyję ci do świątyni. Nie pozwolę mu na to. To jest świątynia na kolejny odcinek, a nie na ten. Dalej, dalej. Jestem pełny z błota. Ale dżungla. Zajebiste. Widzowie, słuchajcie, mamy to. Nareszcie. Widzę tutaj raptora. Możemy go wreszcie. Patrzcie, to widzę. O, tu jaja ma! Mam tego raptora typa. Ale wysoko skacze, chłop. Spoka to. Ej, ten raptor jest piękny. Ej, zabrałem tą nową broń. No, ma dwa tylko amo. Może się ładuje amo. Co się dzieje? Dobra. O, wygląda to no ładnie. Więc chodźmy teraz sobie tutaj. Jezu, mogę tak wysoko poskoczyć i co to pójść. Dobra. Ui. Jest znowu to. O, ty, bo nawet nie. Pana dinozaura cały z błota jest. Sorry cię, przepraszam cię, byku. Ale w ogóle sprawdźmy sobie te jaja. No, sterowanie mamy już dobrze opanowane. Jak to wygląda w ogóle? Co to zostanie? Wykluj. A, nie! Nie! Kupi nie teraz! Daj mnie wykluć. Nie rób mi tego! Wow! Drugi dinozaur! Dobra, jedziemy! Pa to, chłopie! Na tego chciałeś! Jedziesz! Jedziesz! Co? Wiem, że gość się schował za drzwiami, ale raczej powinno mu to trochę zadać. Dobra. Łaaa! Co się dzieje? Chłopa ściga na dinozaurze. Nie! Nie! Pewnie mnie kolejny napadnie, zobaczycie to. Dalej! Skacz! Nie! Dobra, jest. Proszę, niech tu nie idzie, proszę, niech nikt tu nie idzie. No, trochę potrwa mnie to, ale czekaj. Ciekawe, czy można też paliwo do mnie zora. Nie, bo co to jem, widzowie, dlatego tak mało mówię. Dla nas to może nie być mało. Dinozaurzyk! Aha! Nie! Aha! Dobra, jest to, jest, 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 jest! O, co to jest? What?
Panie, co się tu stało właśnie? Jakieś pszczoły są. Ła, to żądli. Uf. Dobra, bierz jedno. Ja sobie też zjem jedno. Dobra, no. Nie wiem, czemu dinozaury się obawiły o mnie. Jeszcze tam pszczoły do nich dołączyły i ich żądliły. Ła! O kurde, dostał sporo. Ej, można drugą wziąć? Nie, nie można, kurde, szkoda. Dobra, trafiliśmy do błota. Ciekawe, czy można zrobić tak, że jakby się jakoś położymy na tym pomyślcie sobie, że zrobimy taką emotkę położenia się i ciekawe, czy będziemy stali się z błota. To jest taki mit. O, no i wszyscy uleczeni. O! Mamy konkurenta. Wtedy, kiedy ja sobie jem. Co? Zabiłem sobie dinozaura. Dobra, wiem, że tego chyba lepiej nie robić. Weźmy sobie nowe. Kurde, no. Przepraszam. O! Siema! O ty! No dobra, sobie zabiłem, no jestem tam dzisiaj. Strzałem widziałem. To co ja robię? Wow! Zrobiłem właśnie. Nie gadaj, że też sobie motor zniszczę, kiedy użyję tego tak zwanego działa! Sorry, byku! Przypadek! Przypadek! Dobra widzowie, a więc mam, że wam się podobało. W tym odcinku udało nam się osiągnąć kolejny poziom. Jej! Naprawdę, pojechaliśmy na raptorach, odkryliśmy bumerang, jak na razie wszystkie dotychczasowe update'y. W kolejnym odcinku poznamy jeszcze więcej i będziemy grać jeszcze z kimś, więc do zobaczenia w kolejnych, no i cześć!